Panie Dawidzie, mam dla ciebie świetną ofertę dzisiejszego dnia. Zapraszam tu bardzo serdecznie do środka. Jaka to oferta? Piękna oferta. Jest tutaj, prawda, ukryta pewna skrzynka, ponieważ zrobiłeś sobie cudowną diamentową zbroję, ale brakuje ci jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy do tego wszystkiego, a mianowicie jest to, prawda, ta książka, otóż to, prawda, z Jak się ukrył! Proszę, proszę tutaj nie zaglądać, rzuciłem ci jedną książkę. Mam okazję, nie do podbicia okazja, wiesz, jedna z niewielu dla ciebie poznajomości, prawda, szef do szefa, jak szef szop do szef szopa. No. Prawda, 10 diaksów. Ale za darmo to uczciwa cena. Ale nie, za darmo, za darmo. Mam 9 tylko, nie mam. Dobra, może być 9, może być 9. Po znajomości obniżam o ten, dobra. To są moje wszystkie diamenty, to są moje wszystkie diamenty. Ale słuchaj, naprawa na kilo narzucasz i kopiesz do woli. Masz kowadło? Masz kowadło? Czy mam? Tu mam, tak, oczywiście tutaj, że mam. Tu w tym miejscu. Dobra, sobie, jedziesz sobie to zrobić, wiesz, od razu. Nie ma problemu, ja sobie, prawda, założę zbroję z tego powodu, że w dzisiejszym odcinku, kochani widzowie, idziemy zrobić wybitnego pranka, więc ja lecę zaraz po chłopaków, ponieważ musimy... Mam pytanie, Kopacz, był taki, ktoś miał na nazwisko Kopacz? Tak, to był polityk. Ewa Kopacz. Aha, no właśnie. To jest właśnie nazwa mojego nowego kilopa. Tak. Dobra, może być. Dobra, zapraszam dalej. Słuchaj, dzisiaj super prank, ponieważ patrz, w dzisiejszym odcinku mam przygotowane bloki śniegu i dynie. Wniosek jest prosty. Dzisiaj zapełniamy całą jaskinię tego, kurczę, Yetiego, całego tego tam dziwnego, prawda, zapełniamy... No domku bzyga nie chcesz zapełnić. Czemu nie chcesz domu? To jest pomysł na następny film. Nie będę mówił, że nie. Dobra. Nie no, póki co idziemy tam go sprankować, no bo tam, wiesz, nowa postać, trzeba ogarnąć sytuację, jak to wygląda. No a bzyka to, wiesz, możemy się dogadać gdzieś na jakiś prank. No, w sumie to zawsze można, no w sumie tego zawsze. Na to nigdy nie ma złego czasu, żeby do bzyka pójść. Kogo idziemy? No po kolei, po wszystkich, nie? Dlatego też idziemy no w sumie tutaj idziemy, czekaj. W jedną stronę. Więc czekaj, ja mam inny pomysł. Stajemy tutaj i robimy tak. Halo! Ujojo, wzywam wszystkich! Jest rano! Siódma rano pobudka! Zapraszam bardzo serdecznie! Dzisiaj... Nieco to było! To jest nieśmieszne! Co wy robicie? Pomagam! Leży. Dobra, nie, słuchajcie panowie, w dzisiejszym odcinku dzisiaj jest bardzo duży plan, ponieważ dzisiaj robimy, uwaga... Dzisiaj robimy bałwana. Bałwan prank. Tylko nie na nas, a na tym Yetim, więc idziemy do niego dzisiaj. Ten bałwan może zostać jako tutaj symbol... Ile mam tego? Możemy zrobić jeszcze 63 bałwany. O nie, on zaśnieża, zabijmy go! No dobra. No tak, będziemy pomagać tylko mu, więc musimy iść... Jak wiecie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. On nam zaśnieżył pół Palionowa, my idziemy mu zaśnieżyć całą chatę. Na kolejkę dawajcie! A tak, na kolejkę, mam dobry pomysł. Na kolejkę może być, w ten sposób będziemy o wiele szybciej. Nie bij mnie w pupę! Bzyku, bo to tak za bardzo proszę. Ej, no nie! Nie no! Nie! O nie! Dobra, ja na piechotę wchodzę. Szczypson, gonisz go, ja cię kopnę cię. Ładno, nie, no właśnie nie pomogłeś! Czemu to nie jedzie, no? Czemu ty jest... Nie, no bzyku! Nie, cofnę się, Paweł! Pchnę was do góry, Dobra, no pchaj. Dobrze! Ja ciebie pcham, no. Paweł, jedź, dobrze! Nie opłaca. O nie, ja w drugą stronę! O dobra. Dobra, jedziesz szybko. Okej, dobra, jesteśmy na górze, cofamy te wagony. Dobra, jeszcze nie, no tak to miało być piękne wagoniki, a chłopy, dobra, zabijecie mnie zaraz. Bo naprawdę... to jest troszkę źle to zbudowane, może musimy się, bzyku, spotkać, później ci powiem, jak to zbudować lepiej. Dobra, chodźcie tam. Najlepszy content to zabijanie Marka, nie ma nic lepszego na tym. To dlatego szybkie bałwany i zabijamy Marka. Dobra, czekajcie panowie, zanim tam pójdziemy, muszę rozdzielić po nas wszystkie rzeczy. Chodźcie tu, czekać, gdzie wy biegniecie? Mówię do was. Jest tak, rzucam, uwaga, dzielę porówno na wszystkich. Tu. Jak się biją. A nie, jedno muszę zabrać, czekajcie, kto jeszcze nie ma? Kto zabrał? No ja nic nie mam. To Dawid, weź daj połowę Pawłowi. Albo ja mam 62 tylko. No, to daj właśnie połowę. Ja nie mam nic. Dobra, i teraz uwaga, daję kolejną połówkę. Tutaj masz, proszę bardzo, jeden. Jak się rzucili. Dobra, tu kolejne, Mareczek, proszę. No nie, no Paweł wszystko zabiera. No i tu kolejna, i ostatnia. Tu proszę sobie zabrać. Dobra, każdy ma porówno i każdy jest w stanie zrobić około 16 bałwanów. Zapraszam bardzo serdecznie, idziemy zrobić syf, że tak to ujmę. Dobra, nie bijcie go na chwilę. Kurde, bo ja spadnę. O, uwaga, rzucam się tu wiadrem, zapraszam bardzo serdecznie. Nie mam wiadra. O, ja tu masz. O, złożyłem. Skaczcie, panowie! O nie, ty jesteś... A nie! O, przeżył! Nie, tu nie będę! Kurde, ale się dziwiłem. Masz zbroję, ja nie mam zbroi. Jak nie trafił. Dobra, zapraszam panowie. Na spokojnie, tutaj wchodzimy. Zapraszam, zapraszam. Orientacyjnie patrzymy, czy coś tutaj jest. Cisza i spokój, panowie. Chwytajcie do ręki bloki i że tak powiem, sru. Robimy bałwanów, ile wlezie. Ile wlezie, macie wykorzystać wszystko, dosłownie wszystko. Ma tutaj się roić od bałwanów. Ile będzie tych bałwanów według 64. obliczeń matematycznych? 63. 64 bałwany. 64, dobra. Tak, dokładnie. To tu mogłoby za chwilę niezłe lagi, ale to nieważne. 69,5. Patrz, oni na lodzi nie zostawiają śniegu. Ej, no. To jest niesprawiedliwe. Ale ej, dobra, czekajcie panowie, chodźcie tu, muszę wam to pokazać, bo nie wszyscy z was to wiedzą. W sumie tylko chyba Dawid to wie. Albo Bzyku, ty też wiesz? Już nie wiem w sumie, czy ty wiesz. Ja nie wiem. Tu, patrzcie, klikam ten przycisk, zapraszam bardzo serdecznie. O nie, trzeba go jeszcze raz kliknąć. Kurczę, nie przejdziemy tu. Zabijcie tego szkieleta, bo on zabija nam te bałwany. Tak? Ale te bałwany zabijają go. Dobra, zapraszam tutaj na dół, panowie, klikam wam przycisk. Ej, zrobiłem wszystkie bałwany z mojej... Tutaj, tu jest najważniejsze, żeby tam właśnie schować jak najwięcej tych bałwanów. Zapraszam, wchodźcie tu do środka, klikam wam przycisk. To jest jego pokój, no. On tutaj żył. Dobra, wszyscy są. Uwaga, tutaj najwięcej ma być bałwanów, tutaj bez ograniczenia. Kurde, ja już wykorzystałem wszystkie. Ja ci mogę dać, bo ja się musiałem bronić. Nie, ty. Nie, ty Marek teraz stawiaj, rób. Dobra, ja tylko mnie oddajcie. Co oddajcie? Dobra, rzucam połowę, bo ja zabrałem coś, no. Dobra, bałwanów jak najwięcej, tutaj ma być full, tu najwięcej. Okej. Robimy na max, tego jest tyle, patrz. Bałwan się do mnie przyczepił jakoś on mnie nie lubi chyba, to nie da. Nie no, chyba cię właśnie lubi, polubił cię. Oj, bardzo dobrze, to jest mój ulubiony prank, no. Stawiajcie takie, o właśnie coś takiego i robimy pyk, będzie szybciej, o, cyk. Wow, jaka produkcja, Marek. Ej, już nie woda jest. Tak, tu jest woda, ej, bo zabija woda te bałwany ogólnie. One giną w wodzie, nie. Czekajcie, muszę tutaj to zamurować, to tu trzeba. O nie, dobra. Aha, odgrodziłeś wodę, dobra, też tak można w sumie, dobra. Dawaj, bałwany. Naprawdę jeszcze tego aż tyle macie, kurde? Dobra, tu, ja już nie mam. Dawaj, idealny prank. To jest idealny prank w tym momencie, możemy wyjść. Tego tak powiem... dużo. Ej, u góry nie ma połowy tych bałwanów. Co? Jak to nie ma? Ej, nie, no jak? A nie, bo one sobie jak wychodzą, ale dobra, ale to i tak prank jest udane, one się tu będą kręcić w okolicy. Ej, pomóżcie mi wejść, gdzie one są? Tutaj bardziej wyszły sobie na zewnątrz, pooglądać wszechświat cudowny, ale mi się wydaje, że to jest najlepszy prank, jaki mogliśmy tutaj zrobić. Że tak powiem, odwet został zrobiony, możemy być spokojni o to, że on nam zaśnieża Palionowo. My mu, prawda, wróciliśmy wszystko, co on najgorsze nam przyniósł, dobra. A teraz możemy przejść do naszej ulubionej części programu, czyli zabijanie Marka. O. Nie, proszę, co wy robicie? To jest jakiś horror. To jest nieśmieszne. Zostawcie mnie, bałwany, brońcie mnie. Teraz będzie, bawicie to? To nie jest śmieszne. Dobra, ja myślę, że my już Marka tyle razy zabiliśmy. O, dziękuję, serio, mogę zdjąć, mogę na spokojnie zdjąć całą zbroję. O, to odważny bardzo, że tak powiem. Paweł, nie rób tego, jesteśmy przyjaciółmi. Czekaj, ja patrz, do góry strzelajcie, to jest dopiero. Test przyjaźni, tak jak Ej, wiecie co mi się kojarzy? Losowy FNL-ek tego. Tak. O kurde, czasy, ale przypomniałem. To jest to. Ej, ale panowie, szczerze, jakiś plan jeszcze na pranka na tym Yetim? W ogóle co o nim sądzicie? Ej, szczerze, ja nie wiem w sumie. No, ale wygląda jak Bobas. Boba, wali mnie go obecność, nie boję się. No taki przesłodki chłopak, no zobaczysz, no ja nie wiem czego my się boimy tak naprawdę, on tylko zaśnieża i... Okej, czyli mówisz, że na spokojne podejście, prawda, bez, że tak powiem, ryzyka. Ja uważam inaczej, że trzeba być ostrożnym. Czyli mamy podzielność zdań. Trzeba dmuchać na zimne, trzeba dmuchać na ciepłe. Ja mam na niego ksywę, o czekaj, nabiję mi szkielet. No jaka ksywa? Pompas, że mamy z niego pompę i jest Bobasem. Kompas. Mega. Kompas. Ale krzywa. Ej, teraz mogę skakać stąd i mi się nic nie stanie. Ale fajnie. A czemu? A, bo masz zbroję, no tak. No. Nie no dobrze panowie, ja uznaję to za prawda sukces. Zrobiliśmy... Serduszko jedno, nie, pół serduszka. Nie, dwa serduszka. Dwa serduszka, jaki kłamca. Powiedz, Nienawidzę was. I znowu Dave, Bo ja nie wiem jak... O nie, lag jest lag. Bałwany zwariowały. O, wow. Kurczę, te szale latają, panowie, trzeba iść spać niestety. Więc słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za ten, prawda, przecudowny wieczór, który wspólnie mogliśmy spędzić, czy ten dzień nawet cały bym powiedział, na którym zrobiliśmy cudownego pranka. Życzę wam udanej nocy, zabijcie te szale i idziemy spać. Trzymcie się, ostro. Dobranoc, dobranoc. A więc widzowie, udało się zrobić przecudownego pranka na Yetim i teraz już przynajmniej wiemy, że to jest Yeti, bo nigdzie tego oficjalnie dzisiaj nie powiedziałem wam. Oni już idą wszyscy spać, my lecimy, prawda, w Kimę i uwaga, mamy kolejny dzień na Palionowie. Widzimy się jutro o godzinie 19:19 i o 14:14 codziennie na odcinkach na Plusie. Oczywiście czasami się lekko opóźniam odcinki, ale to nieważne. Widzimy się jutro. Pozdrawiam, cześć. Pa, pa.